Sterownik automatycznej skrzyni biegów Multitronic jest częstą przyczyną problemów ze skrzynią. Aby upewnić się, czy Twój sterownik jest uszkodzony, sprawdź błędy na naszej stronie lub zadzwoń do naszych elektroników. Na filmie zobaczysz, gdzie znajduje się sterownik oraz jak go wydostać ze skrzyni. Za przykład posłuży nam Audi ze skrzynią Multitronic, w której występuje sterownik z płaską wtyczką. Zależnie od modelu, wydech lub jego elementy mogą przeszkadzać przy demontażu, więc należy je usunąć. Sterownik znajduje się w środku skrzyni. Aby się do niego dostać, należy zlać olej, następnie odkręcić i zdjąć pokrywę skrzyni. Gdy widzimy sterownik, pozostaje tylko odkręcić trzy śrubki mocujące go do zespołu hydraulicznego. Pokażemy to na przykładzie zdemontowanej części hydraulicznej. Zdemontowany sterownik starannie pakujemy do paczki i wysyłamy na nasz adres. Zapraszamy na naszą stronę elektrobip.pl, gdzie opisane są dokładne usterki takiego sterownika.